Witamy wszystkich serdecznie, wszystkich początkujących rajdowców To najprawdopodobniej ostatnie spotkanie z naszej serii Mamy nadzieję taką dość mocną, że jesteście już w dużym stopniu przygotowani do rajdowania w tym sezonie Mianowicie, no tak, w tym sezonie za 6 dni rusza Bajadrasco, kolumna Medica Na której będziemy oczywiście startować i mamy 6 dni do startu Mm, już w sumie powinniśmy być troszkę dalej, co prawda, z tym materiałem, ale to jest ostatni moment, żeby jeszcze dopowiedzieć najistotniejsze tutaj, właśnie dla Was, rzeczy. Słuchajcie, w związku z czym, że ostatnio rozmawialiśmy już tam i o samochodzie, i o przygotowaniu, i ekipie, i powiedzmy o zespole, to teraz dzisiaj musimy poruszyć, tak, jeszcze ostatnie kwestie, yy, uświadomić, jakby tego początkującego rajdowca, z czym się spotka przy pierwszym starcie, przy pierwszym rajdzie. Jakie elementy będą go interesować. A więc tak, począwszy od tego do pierwszego startu, poza ekipą samochodem, całą resztą, potrzebujemy wziąć udział w rajdzie. To się wszystko wiąże, aż wszystko, to się wiąże z wpisowym, mianowicie trzeba wysłać formularz zgłoszeniowy na swoją imprezę. W zależności od tego, w jakiej kategorii startujemy, to Należy zobaczyć oczywiście o dokumenty w postaci licencji, jakichś tam certyfikatów czy homologacji O tym było wcześniej, nieważne, musimy zrobić wpisowe Terminy do takich imprez przeważnie są wyznaczone jakieś 2-3 tygodnie wcześniej, upływają Termin na naszej imprezy upływał bodajże 24, ostatni lub 5 Upływał termin zgłoszeń na Bajadrasko na który my braliśmy udział. Na tym momencie musieliśmy być y, wpisani, musieliśmy skorzystać z formularza, y, podpiąć swoje dane z Insider, z pzmot ponieważ mamy licencję i jesteśmy zgłoszeni y, i to było niezbędne, aby w ogóle wziąć udział w naszej imprezie. Czekamy na listy startowe, ponieważ nasz y, formularz zgłoszeniowy praktycznie zawsze jest uwzględniany, ale nie musi być, jeżeli oczywiście zrobimy jakieś tam błędy lub cokolwiek. Przeważnie to się nie zdarza i oczekujemy na listę startową. Lista startowa powinna się publikować Lada Moment. Z niej będzie wynikała lista naszej konkurencji, będzie wynikała jakby skład, podział na grupy, na klasy. I dzięki temu będziemy też wiedzieć, z czym się tak naprawdę tam spotkamy, z jaką otoczką. Oczywiście w trakcie roku to nie są rzeczy, które się zbytnio zmieniają. Jakby podobne rzeczy, to nawet w kuluarach powiedzmy, że ze znajomymi się po prostu zwyczajnie kontaktujemy, wiemy i mamy świadomość, co się będzie w danym sezonie działo, słuchajcie, jeżeli mamy zrobione wpisowe, jesteśmy na liście startowej, to w takim wypadku taki tydzień przed rajdem, to jest ostatni moment, oczywiście, żebyśmy mieli wszystko przygotowane, lub w trakcie przygotowań. Jak zawsze, oczywiście są opóźnienia. Ja też się cały dzień na warsztacie jeszcze siedziałem, jakby dodam brykę, sobie robię, pilnuję, żeby było wszystko. Jak najlepiej. No i dobra, na początku rolący rajdowiec Lecisz jakby z swoim pilotem świeżym, nie ma to Cię wprowadzić Musisz być przygotowany Na parę ciekawych rzeczy, które Ciebie gdzieś tam Spotka. Mianowicie są takie miejsca Czy też strefy na rajdzie, z którymi musisz sobie Zdawać sprawę i wiedzieć, że się wydarzą Lub też, że będą e, Tobie potrzebne Taki rajd, e, proszę ja Ciebie Użyjemy sobie tablicy do tego, żeby było łatwiej mm, Przyjazd taki raj przeważnie odbywa się dzień wcześniej, przed planowanym startem w imprezie Ponieważ e, dzień wcześniej lub tego samego dnia, aczkolwiek to się robi przeważnie dzień wcześniej, bo to zajmuje trochę dużo czasu Musisz zacząć w pierwszym momencie od odbioru administracyjnego Odbiór administracyjny No super, świetnie pisze ale, żeby to było ważne, OA, odbiór administracyjny, to jest punkt pierwszy. To jest moment, w którym się po prostu sprawdza dokumenty, twój formularz zgłoszeniowy, dostajesz też karta badania technicznego i to jest moment, w którym się zaczyna po prostu jakby hmm, zaczyna się w tym momencie, jakby weryfikować dokumenty. Dostajemy naklejki, dostajemy jakieś tam potwierdzenia, że bierzemy udział w imprezie, dostajemy proszę ja ciebie na przykład jakieś tam wytyczne odnośnie jakichś dodatkowych jakieś regulaminy, komunikaty. Od tego momentu godzina co ważna tego odbioru administracyjnego jest już wskazana w komunikacie do imprezy, mianowicie żeby uniknąć kolejek i zamieszania, jest to już określone w regulaminie, że załogi na przykład 1, 2 i 3 mają być o 11.15 do 11.30 to już jest jakby moment taki, w którym się powinniśmy zgłosić Jakby w momencie, kiedy tu są jakieś przesunięcia To jest jeszcze data, która powiedzmy, czy moment Czy godzina, którą jeszcze Jak przekroczymy i poinformujemy organizatora To raczej się nic nie powinno dziać Nie będzie dużego zamieszania Drugi punkt potem, który dzieje się jeszcze przed rajdem No to jest BK Możemy nawet nazwać BK1 Czyli badanie kontrolne Z dokumentami z dokumentami z odbioru administracyjnego. Śmigamy, proszę, ja Was na wskazane przez organizatora regulaminie miejsce. Śmigamy na badanie techniczne, na weryfikację naszego samochodu, jego kompatybilności z regulaminem, czy obie nasze zmiany są zrobione. Tam sędziowie techniczni dokonują sprawdzenia itd. Co ważne, trzeba wiedzieć, to, że przeszliśmy badanie techniczne, nie znaczy wcale, że samolot jest w 100% sprawny, zgodny z każdym jednym przepisem yy, regulaminu technicznego. To znaczy, że po prostu w wyniku tego badania elementy, które zostały sprawdzone, nie zbudziły podejrzeń lub też nie, po prostu nie, były zgodne tak, z tym, co było sprawdzane. Na badaniu kontrolnym sędzia ma prawo sprawdzić nasz samochód, jakby tam jest zbyt mało czasu, żeby to zrobić, jakby tak, no, od A do Z, więc tylko te najważniejsze rzeczy, najistotniejsze, które się powtarzają, czy też nie, oni w sposób sprawdzają, weryfikują, w szczególności wyposażenie bezpieczeństwa naszego, i to jest ważne. I pamiętaj, to, że ty w jednej imprezie ten sobie badanie kontrolne przeszedłeś. To wcale nie oznacza, że wszystko jest ładnie, pięknie i już zawsze to badanie będzie ym, pod Twojej myśli Co ważne, nie boimy się badania kontrolnego Oczywiście regulamin mówi, jedno jest sztywne tak dalej i trzeba się tego pilnować Ale w momencie kiedy mamy jakieś drobne, małe niuanse, nieszczegółowości lub coś niezrozumienia z regulaminu No sędziowie generalnie wykazują zawsze mimo wszystko tą chęć dobrej woli I żeby nam jakby, przede wszystkim dla nich najważniejsze jest dla nich nasze bezpieczeństwo w startej imprezie a nie jakiekolwiek inne rzeczy, więc jakby też y, mm, jeżeli jesteśmy na początku, jakby to też jest widać, czuć tą pewną wyrozumiałość ze strony jakby też sędziów, którzy też jakby dopowiadają, y, mówią no po prostu instruują nas jakby, oni też wiedzą, świat jest mały, jakby widać, że jesteśmy świeżi także będą nas tam próbować y, przepuszczać jakby zgodnie z tym regulaminem i dawać swoje uwagi i na kolejną imprezę tu wypadałoby już być przygotowanym No co ważne, no, bryka musi być przygotowana do tego badania kontrolnego Szanujemy siebie nawzajem, jest to w wyniku jakiś taki element dość yy, szczegółowy No i sędzia musi mieć możliwość sprawdzenia tego samochodu w sposób taki, no, dość, no, komfortowy, tak No nie jedziemy samochodem prosto z błota, jakimś tam mokrym, brudnym tak dalej Staramy się go gdzieś tam umyć, wyczyścić też, żeby po prostu to sprawdzenie przebiegało w jak najmniejszej atmosferze dla obu dwóch stron co ważne, termin badania kontrolnego również jest wyznaczony w regulaminie lub w komunikacie przed rajdem i też jest znowu napisane, że załogi tam o kolejnym jakimś numerze mają swój przedział czasowy, na który się muszą zrobić. Odstępstwa muszą być zgłaszane do jakiegoś kierownika rajdu, do biura rajdu, zresztą to, to jest przeważnie w jakimś biurowcu, tu przeważnie jest biuro raju. W jakimś biurowcu, w jakimś budynku takim bardziej socjalnym Badanie kontrolne przeważnie, jakiś warsztat, jakaś stacja kontroli Pojazdów, jakichś cokolwiek Tam dokonujemy tej weryfikacji e, samochodu No i teraz w tym momencie, kiedy mamy samochód sprawdzony Kiedy bryka jest OK e, To co? czysto teoretycznie mamy ileś godzin Mamy jakiś tam czas e, Możemy sobie nawet zrobić tak, że tutaj sobie było Odbiór administracyjny, było... Badanie kontrolne. Mamy jakiś tam czas swój dalej. I typowo tak przed rajdem po tym badaniu kontrolnym w mniejszym lub większym odstępie czasu powinien samochód trafić do parku zamkniętego przed startem, park ferme, park zamknięty, to jest coś jakby to się pojawia na każdej imprezie. Na początku i na końcu imprezy zawsze jest Park Ferme. Symbole są moje własne. Nie pamiętam, czy to jest dokładnie tak w roadbooku opisane, czy też nie, ale to jest ważne, żeby takie rzeczy były. E, Park Ferme jest to e, sytuacja, e, albo inaczej, zacznijmy od tego w ogóle, że skąd się bierze wynik raju. E, no, może to też jest trochę zakręcone. No dobra. Mówimy pierwszy o strefach, o takich lokalizacjach, które są bardzo szczególne na każdym radzie, którym się powtarzają. Więc dobra, park Ferme jest to park zamknięty, na który nie ma wstępu osoby trzeciej. Jest to pilnowane przez albo firmę ochroniarską, albo przez sędziów, monitorowany, jakiś tam dozorowany. Strefa wyznaczona, do której zawodnicy mają tylko czas wstępu jakby na zaparkowanie samochodu i jego e, wyciągnięcie, wyjechanie Możemy być 15 minut przed planowaną godziną Nie Jest to już miejsce w celu tutaj wyrównania oczywiście szans tak dalej Żeby w parku e, ferme, w parku zamkniętym nie można ingerować w samochód I to jest, to ma na celu generalnie to sobie taki punkt zero rajdu, od którego zaczyna się Ech, cała chronologia i kontrola przejazdu na rajdzie parku ferme możemy tylko weźmy z ciuchami, z rzeczami, ewentualnie za zgodą sędziego możemy potem gdzieś tam wejść. Nie możemy wnosić, wynosić żadnych rzeczy, czy uszkodzonych, czy nieuszkodzonych, jakby gdzieś tam jakieś modyfikacje, czy zapomnimy. No, musimy tam jakby brykę odstawić, jakby i ona już wtedy od tamtego momentu zaczyna się jakby, no, ja to nazywam tryb rajdowy, czas rajdowy, w którym yy, czas po prostu jest bardzo mocno nam potrzebny, żeby było dobrze. W uproszczonym momencie z takiego parku mm, Ferme, jakby wyjedziemy, to przeważnie dojedziemy sobie na odcinek specjalny. Takim kolejnym momentem szczególnym jest OS, odcinek specjalny, yy, na który się przemieszczamy. Yy, to jest odcinek yy, poza drogą. Jakby dojeżdżamy do niego dojazdówką, czyli odcinkiem drogowym. O chronologii i o czasie będziemy za chwilę mówić. Odcinek specjalny, na nim jest pomiar czasu wykonywany. Start jest według chronologii, którą musimy mieć zachowaną. Po kończeniu odcinka, specjalnego, samochód trafia nam przeważnie w uproszczonej wersji do parku serwisowego, który jest blisko. W praktyce jest gdzieś blisko parku ferme Jest blisko park serwisowy Mamy tam czas na naprawę samochodu Jest to oczywiście gdzieś tam kontrolowane Mamy, ten czas jest wyznaczony, określony w regulaminie I wszystko jest w sumie fajnie, tak jakby pięknie Generalnie czy gdybyśmy, w mega uproszczeniu Gdybyśmy tutaj mieli na przykład tutaj, Gdybyśmy tutaj postawili jeszcze Na końcu park ferme W tym miejscu Moglibyśmy powiedzieć, że jest to mega uproszczony pierwszy schemat rajdu z jednym odcinkiem specjalnym, który gdzieś tam się rozgrywa, ponieważ po odcinku, no w sumie nawet mogłoby tego odcinka serwisowego nie być, ponieważ niekoniecznie byłoby naprawy. Park, park serwisowy jest po to, żeby dokonać jakichś tam zmian w samochodzie, ewentualnie modyfikacji, przed kolejnym odcinkiem specjalnym. Teraz to możemy nazwać takim Uproszony miejscu teraz to ma trochę większy sens. Bo Po co nam park serwisowy, jeżeli byśmy auto ustawiali do zamkniętego elementu, gdyby tu też była meta? A więc, tak yy... część z lewej strony tutaj mamy odbiór administracyjny, badanie kontrolne, to jest coś, jakby co samym początku, to tak jak powiedzmy, są takie luźne rzeczy. Potem tutaj mamy park ferme. od tego się liczy chronologia. Mamy OSK, park serwisowy, OSK, park ferme. W minimalnym, minimalistycznym wypadzie ujęciu. Tak wygląda jedno-dwuodcinkowy ride generalnie początku do końca. Tylko, że to takie nie jest w życiu proste, bo tych elementów po prostu jest więcej. Taki podstawowy element od parku, jakby to może być jakby minimalny skład. W praktyce, jeszcze o czym musimy też wiedzieć, musimy o czym też wiedzieć, że w międzyczasie pokazują nam się jeszcze inne rzeczy. Hmm. Mówiąc tutaj o jakichś odcinkach, czy o strefach, czy o etapach, nią jakby o tych miejscach, musimy wiedzieć też, że co to jest na przykład i po co, dlaczego my to mamy, po drodze na trasie odcinka specjalnego możemy mieć na przykład strefę ograniczonej prędkości. Chciałem użyć symbolu, ale po prostu nie pamiętam z roadbooka, jak, jak ona wygląda. Jest to strefa ograniczona prędkości, czyli po prostu jakaś. jakaś tam 30, czy cokolwiek. O co tym chodzi? Na podczas odcinka specjalnego w roadbooku jest zamieszczona jest informacja na przykład, że pomiędzy 38 a 41 kilometrem przejeżdżamy bardzo blisko na przykład zabudowań, których jakby dla dobra. Nie wiem, ogółu musimy po prostu dzwonić, żeby nie kurzyło się, żeby nie wprowadzać dodatkowego niebezpieczeństwa. W związku z czym organizator po prostu nałożył na nas wymóg, że pomiędzy danym odcinkiem od do musimy jechać 30 na godzinę. No i generalnie taka informacja jest zawarta zarówno w roadbooku, przeważnie też są wieszane na trasie dodatkowo takie tablice informacyjne, znaki. Pamiętacie, że. Znaki informacyjne mogą zwyczajnie na przykład odlecieć, przewrócić się, polecieć z wiatrem czy cokolwiek I to, że nie ma na przykład tablicy informacyjnej na trasie Nie zwalnia nas z obowiązku, że informacja jest w roadbooku Aby w danym momencie dokonać tutaj, nasza prędkość musi po prostu spaść do 30 na godzinę, może wypaść W tych punktach jest pewna tolerancja określona w regulaminie i tutaj, przeważnie, ostatnio z tego co ja pamiętam, było chyba 90 metrów przed i za tym punktem. Ta prędkość musiała, mogła jakby spadać. Także, że mówiliśmy, mamy tutaj małą tolerancję błędu, żeby wykonać, żeby nie popełnić błędu, ale musimy być z tym bardzo ostrożni. Bo pamiętajcie, że w momencie, kiedy nie mamy y, tablicy i nie, nie zobaczymy jej na drodze, na, na, na odcinku, to musimy polegać tylko i wyłącznie na metromierzu i na skazaniach metromierza na odległości odliczonej przy pomocy albo sygnału z Q albo z GPS-a. Którą jakby zerował w jakimś momencie w trakcie jazdy pilot W związku z czym bardzo łatwo jest przeskoczyć te 90 metrów Na no to musimy po prostu bardzo mocno uważać Na odcinku możemy też jeszcze z ciekawych rzeczy spotkać Poza jakby w sumie no na odcinku no spotkać no elementami, które się po prostu pojawiają Z ciekawości jeszcze są takie rzeczy jak punkt kontroli przejazdu punkt kontroli przejazdu to jest nic innego jak miejsce, w którym musimy się zatrzymać Oznakowane oczywiście w roadbooku Powinno być też oznakowane tablicami Miejsce, w którym musimy się zatrzymać, wyhamować Pozwolić sędziemu na naszej karcie drogowej wbić pieczątkę Że po prostu wyjechaliśmy, nie wiem, tą trasę zgodnie Na pewno, nie wiem, nie skróciliśmy Dokładnej idei, słuchaj się, nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć Ale to po prostu niezbędne, żeby mieć Na przykład kara za brak backupu była 15 minut. Osobiście żeśmy taką karę już kiedyś odbębnili, bodajże dwukrotnie, Nie, jednokrotnie Nas takie coś kiedyś zaskoczyło na trakcie, w trak, trakcie trwania odcinka specjalnego i przypłaciło nas to paroma miejscami. Jak się w praktyce dowiecie, zobaczycie, przekonacie 15 minut, to jest po prostu strzał w kolano spadamy o 5, nie wiem, 7-8 pozycji no szorujemy po dnie w tym momencie. Dobra, jeżeli mamy teraz już na odcinku, mamy też strefę prędkości, mamy punkt kontroli przejazdu, na przykład nas już spotkał, to co tu jeszcze powinniśmy wiedzieć? No, że jeszcze może się okazać, że będzie nas interesowała jeszcze strefa tankowania, gdzie my możemy ją sadzić. Strefa tankowania może być na, w zależności od organizacji radio jego miejsca, może być na przykład na. Stawiona w trakcie odcinków drogowych może być tankowanie tutaj lub w kolejnym innym gdzieś tutaj miejscu może być stawione. Organizator mówi nam w regulaminie, na jaką musimy się przygotować odległość, na jaką odległość nasz samochód musi e, musi być w stanie przejechać e, i nie podnosi odpowiedzialności za to, że jest zbyt mało paliwa zatankujemy. Jeżeli będą jakieś tam potencjalne też zmiany, to to sam fakt, że my mamy paliwa wyliczone mniej lub bardziej, jest jakby tylko i wyłącznie już naszą sprawą, naszym problemem. Tankowanie może się odbywać. Na przykład na odcinku drogowym, jeżeli taki jest, jest dojazdówka gdzieś tam pomiędzy miastami do startu i przejeżdża wokół stacji stacji benzynowej, to możemy tam, jeżeli organizator oczywiście ją zawrze w roadbooku i zawrze ją w karcie. W roadbooku, jeżeli ona będzie wciąż drogowej, to wtedy ty, ty, ty i tylko wtedy możemy z tej stacji korzystać. Tej wskazanej, jakby jednej, drugiej, trzeciej, kwestia ile ich znajdziemy i ile ich tam będzie miało miejsce, ona musi być zaznaczona słuchajcie, w sławie drogowej. To jest ważne, że tankujemy sobie gdzieś na własną rękę w miejscu niewyznaczonym przez organizatora. Mamy dyskwalifikację i mamy takiego mocnego bana. Taka strefa tankowania może być również zorganizowana lub może być też wyznaczona. Na terenie na przykład lub w pobliżu parku serwisowego. Na przykład na wyjeździe. Trochę to tak dokleiłem tutaj do tego miejsca, jakby, ale, ale tak to, to, jakby to fizycznie po prostu wygląda tak, że przejeżdżamy po prostu sobie 10 metrów, nagle za jakąś bramkę, flagę, cokolwiek, i już jesteśmy na przez strefie znowu tankowania, jakby co. I wtedy już wtedy, jeżeli oczywiście organizator nas do tego upoważnił, i też jakby dał nam do tego możliwości, to detankowanie odbywa się na zasadach określonych w regulaminie. Znowu do regulaminu wracamy. Czyli my musimy mieć paliwo, musimy mieć pompę lejek, musimy mieć matę, żeby się odseparować od ziemi, żeby o ekologię zadbać, i to wtedy już jest na naszej głowie, czy dobrze lub mniej dobrze. Tankowanie jest nasze, znowu po naszej, yy, po naszej kwestii. Zmiany bezpieczeństwa musimy pilnować, sprawdzamy w regulaminie co dokładnie jeszcze musimy tam zrobić, Żeby było dobrze. Yy, I tankujemy sobie sami. Słuchajcie, taki generalnie można powiedzieć, że dzień od parku yy, zamkniętego przez OS tankowanie, park serwisowy, OS Park yy, znowu zamknięty, to jest na przykład to jest etap. Przeważnie zdecydowanej jakby większości, w zdecydowanej większości. Takie coś to po prostu jest jeden etap, czyli jakby jeden dzień ścigania, jakby od początku do końca on e, sobie wygląda. Jeżeli rajd jest jednodniowy na przykład, jak najbliższe drawsko, praktycznie prawie, prawie że się tak jakby będzie wyglądało. E, bo w sumie tylko badania odbiory prawdopodobnie, jeszcze nie sprawdzałem, ale to będzie chyba dzień wcześniej robione, a samo rajdowanie będzie się. Właśnie obowiązywało się według takiego schematu. Oczywiście, jeżeli ride jest dłuższy, to po prostu tutaj wchodzi nam jakby taka jedna wielka, po prostu strzałka. Jedziemy od nowa i całość po prostu jedziemy jeszcze raz. To jest etap drugi, trzeci, jako zwyczajnie kolejny dzień do zrobienia. Słuchajcie, to wszystko by było takie całkiem spoko, to by było całkiem takie nawet fajne i przyjazne. Gdyby nie fakt, że to, co chciałem powiedzieć na początku Z reguły o wyniku sportowym, czy też powiedzmy rajdy To jest jakby wynik powstający w rajdach Jest to suma czasów uzyskanych na odcinkach specjalnych Czyli tutaj Im mniejszy, tym lepszy Sumujemy czasy odcinków ze sobą, tak? Oraz doliczamy kary No i to jest cały wyc w momencie, kiedy na odcinku ścigamy się, powiedzmy na odcinkach nie wiem, z 50 czy 100 kilometrowych to różnica pomiędzy samochodami takimi wyrównanymi to są sesje generalnie dziesiątek sekund, pojedynczych minut, generalnie maksymalnie. Jeżeli wszyscy jadą, nie mają awarii itd., to te samochody są tak zbliżone. To jest kwestia, no maksymalnie idziemy w minuty. Jeżeli odcinków jest parę, to wyobraźcie sobie, że możemy być lepsi, gorsi o parę minut. No, i kary, kary. No, i ta przykładowa kara, na przykład, przypomnę tutaj, 15 minut za pick -up. w momencie, kiedy sobie takich czterech odcinków, jednego, drugiego, z kolejnego dnia byśmy dorysowali, mamy cztery odcinki, tracimy pół minuty, tracimy minutę, powiedzmy tak, jakby, no i no to mamy 4 minuty. Zabrak pk, upu słuchajcie, 15 minut. Dlatego mówiłem, to jest dość soga kara. Za strefę prędkości możemy dostać oczywiście karę zarówno czasową, jeżeli nas GPS wyłapie, bo jest zamontowany samochód GPS i widzi lokalizację oraz prędkość samochodu. Jeżeli się okaże, że my wylądujemy za późno, tą prędkość dopiero dziś tutaj sobie wytracimy i potem już będziemy znowu grzali dalej, to już jest tylko i wyłącznie nasz problem. I zarówno dostajemy karę czasową jako rekompensatę tego, że tu żeśmy po prostu no, nie zwolnili, a powinniśmy. Czyli, jakby, no, taka rekompensata troszkę ujemna, oraz możemy dostać karę pieniężną. Taką też już zapłaciliśmy swego czasu, chyba nawet dwukrotnie, ponieważ tam coś tam no, skazania drogą mierza, jakby nie wiem, coś tam się rozjechało i to nie było jakby wiarygodne. Potem przyszliśmy na GPS, na metromierz z GPS-em, i skazania po prostu bierzemy z GPS-u. I teraz jakby kary się skończyły, i to jest taki mały, też fajny, fajna rzecz. No i słuchajcie. Cały ten przejazd odbywa się wedle ścisłej chronologii. Jeżeli na imprezie jest 100 out, 50, 80 czy 100 out, to to wszystko się musi odbywać w jakiejś chronologii. Dlatego w związku z tym od samego początku, od pierwszego w ogóle już na odbiorach administracyjnych i na badaniach, już organizator dba o chronologię imprezy. O to, jak ona będzie się odbywała w trakcie, jak to będzie przechodziło. I dlatego też w komunikacie od samego początku Jakby od samej listy startowej Czy powiedzmy od listy nawet takiej, którą Jakby publikuje nam, e, publikuje nam organizator Do parku ferme na przykład Jako pierwszego elementu Może być wyznaczona na przykład data Sorry, godzina Może być sztywna godzina, że do godziny 15.00 Wszystkie samochody muszą być już zamknięte w parku ferme, lub też może być ta godzina wyznaczona z ręki. Jak było ostatnio, szczerze nie pamiętam, ale bardzo mi się wydaje, że była po prostu jakaś tam konkretna godzina, że tutaj, nieważne o której miałeś badanie kontrolne, ważne o którym momencie byłeś tutaj, jakby jest jakby zostawiona rezerwa czasu parę godzin i na przykład do godziny, nie wiem, 15, 18, 20, wszystkie samochody muszą się zameldować w parku ferme na noc, na przykład przed imprezą. I muszą być tutaj one już jakby w miejscu zaklepane, nie możesz nic w samochodzie dotykać. Następnie e, biuro rajdu e, wydaje listy startowe. Lista startowa, czyli na podstawie listy zgłoszeń, słowo dotychczasowych wyników, jak też klas samochodów, począwszy przeważnie, o, generalnie od szybszych do wolniejszych, jest tworzona lista startowa. Lista startowa wszystkich nazwisk, która tutaj śmiga od samego dołu do góry. Każdy pojazd ma swoją godzinę startu Z dokładnością do jednej minuty Załóżmy, że jest to na przykład samot pieszy ma 7.00 7.01 7.02 I tak co minutę śmigają wszystkie nazwiska Ewentualnie pomiędzy klasami może być 5 minut przerwy W którymś tam miejscu może być na przykład zamiast 7.40 7.45 Może być zrobiona przerwa taka 5 minut Chodzi generalnie o to, żeby te tutaj e, między, Nie wiem czy żeby po prostu Separować grupy od siebie Dla jakiegoś takiego e, odstępu To wszystko się odbywa według Konkretnej minuty No i teraz największy bajer Najgłówne główne zdziwienie, które ja najpóźniej Mogłem w ogóle zrozumieć Zasada jednej minuty, złotej minuty Nie wiem jak to nazwać jeszcze inaczej Wszystko na rajdzie Słuchajcie, odbywa się jakby W chronologii z dokładnością do jednej minuty Mamy swoją Minutę 7.00 do startu. O co to oznacza? Że w miejscu, w punkcie kontroli czasu, najważniejsza rzecz na rajdzie, na dobrą sprawę, mamy 60 sekund, żeby się po prostu zmieścić z podaniem sędziemu karty. Żeby on na zegarze zobaczył 7.00, zegary są ustawione, są synchronizowane według czasu jakiegoś takiego ogólnego, tam satelitycznego, nie wiem, skąd tam jakiegoś takiego. Są, są po prostu połączone, synchronizowane. Zegary są widoczne na punkcie kontroli czasu i my to musimy po prostu tak wjechać na punkt kontroli czasu, żeby nie dostać kary. Chciałem powiedzieć na czas tego, co to znaczy. Jeżeli na naszej liście mamy 7.00. To maksymalnie co możemy zrobić, to możemy pojawić się przy tablicy, przekroczyć tablicę o zapowiedzi Pekacu 6.59 To jest minuta, żeby podjechać do sędziego, stanąć, otworzyć szybę Upewnić się, czy widzimy dobrze zegar Zobaczyć na nią godzinę 7.00 I potem lecą nam już sekundy Sekundy W tych sekundach, w tych 60 sekundach My musimy dać otworzyć szybę, przekazać sędziemu kartę. W momencie, że jak on bierze ją do ręki, patrzy na zegar, ma zobaczyć tutaj 7.00 I tak musi zrobić każda załoga z całej listy. Dzięki temu, jak wszyscy podjeżdżamy na nasze miejsce startu, jak, bądź kiedy podjeżdżamy do każdego z tych miejsc, pod każdym z tych miejsc, tutaj są punkty kontroli czasu. Punkt kontroli czasu. Co to było, park serwisowy? Tak, punkt kontroli czasu, punkt kontroli czasu, punkt kontroli czasu. Słuchajcie, na każdym z tych jakby stref rzeczy mamy punkt kontroli czasu, którego musimy, po prostu musimy być jakby na czas i musimy zrobić się w ciągu tej jednej minuty. I teraz tak, jeżeli przekroczymy 58 lub wcześniej, bo jesteśmy niecierpliwi, mamy karę. Prawdopodobnie zakazał rozpoczętą minutę. Mamy minutę, tak jak jeszcze w zeszłym roku, była minuta kary. Jeżeli spóźnimy się, sędzia, jakby w momencie, kiedy my się spóźnimy, przyjedziemy tutaj, słuchajcie, w ostatnim momencie, dajemy kartę, sędzia patrzy, przeskoczy nam minutę na 7.01, to już mamy zamiast startu, jakby mieliśmy mieć 7.00, w karcie mamy wpisaną 7.01, już jest jedna minuta kary. Lub oczywiście więcej. Dlatego też, jakby w momencie kiedy takich punktów, zobaczcie, jeżeli mamy tylko jeden dzień, mamy nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, w mega uproszczeniu yy, rajdzie mamy już pięć punktów kontroli czasu, to wyobraźcie sobie, że z etapów jest parę, plus punkty kontroli przejazdu, plus jeszcze całe inne rzeczy, to się nagle okazuje, że. Faktycznie wygrywa się rajd, czasami nie dostając żadnej kary. Troszkę chore, ale czasami na to po prostu wygląda, że my musimy się do tego po prostu tak przyłożyć. Tak ważne właśnie jest zadanie załogi, i tutaj jest w szczególności rola pilota, żeby to przypilnować, abyśmy tych kar dostali jak najmniej. Ewentualnie tutaj. Musicie jeszcze wiedzieć o takiej jeszcze jednej strefie, którą jakbyśmy to nie zrobili, gdy tych etapów po prostu jest więcej. Chodzi o e, przegrupowanie i na nazwa to jest komasacja. W momencie, kiedy samochody startują, powiedzmy, uzyskują na poszczególnych odcinkach, na przykład czasy. W ciągu dnia, jeżeli są trzy odcinki lub więcej, no to się okazuje, że samochody gdzieś tam te, które startują na przykład później. Mają takie tempo, że doganiają i wyprzedzają samochody, i dojeżdżają w innej kolejności do innej kolejności dojeżdżają na metę i się okazuje nagle, że na końcu no, wyprzedziały trzy, wyprzedziły trzy załogi, cztery załogi, przeskakują w miejscach i ta lista się po prostu od nowa zmienia. Pomiędzy jednym odcinkiem, powiedzmy, a drugim zawsze trzymamy się chronologii i tego czasu, który dla nas jest przeznaczony. W karcie drogowej mamy wyznaczone czasy, na przykład, żeby ktoś się zapytał: No, dobra, no ale teraz, ile ja tutaj muszę, no to jak ta kolejność ma się w parku Ferme? Do tego, jak będę na os i na odcinku startowym, no bo mogłem o tym powiedzieć wcześniej, ale w związku z tym, że tutaj mamy jakąś chronologię startu, to już wszyscy, jakby co minutę, jesteśmy na bramce, na wyjeździe, na bramie i yy, nie ma z tym jakby kłopotu. Potem. W karcie drogowej, którą utrzymuje pilot, mamy wyznaczone czasy. Że na dojazd mamy na OS. Tutaj, słuchajcie, 20 minut. To oznacza dokładnie tyle, że startując o 7.00, masz być o 7.20 na punkcie kontroli czasu w OS. -ie. Jeżeli potem zjeżdżamy z OS-u, jedziemy na park serwisowy. Mamy 40 minut. To znaczy, że dokładnie po 40 minutach od czasu pisanego przez sędziego, od minuty pisanego przez sędziego na końcu odcinka, musi być w parku serwisowym. Zauważcie, że prawdopodobieństwo, że naraz samochody zjadą w ciągu jednej minuty i wszystkie będą miały 10:40 do wjazdu, jest znikłe, jest bardzo małe, ale możliwe. Ale przy jednym, drugim odcinku to jest do zrobienia. W momencie, kiedy na przykład jest jakaś kolejka na tym pkc lub cokolwiek, on to po prostu pilot wychodzi, podchodzi z kartą, sygnalizuje sędziemu. Najważniejsze jest to, żeby sędzia dostał kartę, spojrzał na zegar i zobaczył to, co ma zobaczyć, to, co my chcemy, żeby on zobaczył. Tak? To jest naszym zadaniem, żeby jemu to zrobić. Eee, dzięki temu. Nie ma kolejek, wszędzie wszyscy są o 40 minut później Ty skończyłeś o takiej minucie, ja o takiej, ktoś tam inny o takiej Mamy 40 minut i dzięki temu jest ta zrobiona sobie e, Jest ta zrobiona, proszę ja was Kolejność i chronologia Trochę to długo trwa ogólnie, trochę długo wam o tym opowiadam Długi jest ten odcinek, ale z drugiej strony Są to zwyczajnie rzeczy, o, 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 coś mnie tutaj ta kamerka zgubiła się Ale to są po prostu, słuchajcie Najważniejsze rzeczy, żeby wygrać rajd to musimy się trzymać tej chronologii tego startu i tych, yy, no, unikania kar. Przez unikanie kar robi się najlepszy wynik. Zobaczcie, że tam wystarczyło 15 minut kary, myśmy wypadli praktycznie w ogóle z jakiejkolwiek rywalizacji. Do tych wszystkich stref, o których wam jeszcze mówiłem, po drodze, w międzyczasie, yy, może organizator wyznaczyć tam jeszcze przegrupowanie. Masację z tego tematu uciekłem. Jest to miejsce pomiędzy, powiedzmy, po dwóch, trzech odcinkach. No, bliżej nieokreślone, jakby nie ma na to reguły, w którym momencie to, to będzie miało miejsce. Ale w związku z tym, że te samochody mogą się wyprzedzać, mogą o różnych czasach dojeżdżać na te OS-y, niestety to oznacza też tyle, że potem do kolejności startu, do kolejnego OS-u, one nadal się będą musiały wyprzedzać. To doprowadza do niebezpiecznych, jakby niepotrzebnych, niebezpiecznych sytuacji W związku z wyprzedzaniem I właśnie zadaniem komasacji, przegrupowania Jest to znowu taka strefa pomiędzy dwoma odcinkami Na przykład dwoma odcinkami, tak? Mówimy tutaj teoretycznie Samochody wjeżdżają na parking yy, Biuro rajdu analizuje wyniki I do trzeciego odcinka, na przykład końcowego danego etapu Już daje nam nową listę startową I po czasach dobiera kolejnej startu nadaje nam czas, nadaje nam nowe minuty, z którymi musimy wystartować w bardziej zrównanym tempie pomiędzy swoimi rywalami. Chodzi o to po prostu, żeby te wyprzedzanie było po prostu jak najmniej, bo wyprzedzanie to jest niebezpieczeństwo w ogóle, to jest oczywiście ciśnienie, no i też strata czasu, która trochę zakłamuje nam wynik i wpływa nam bezpośrednio na to, co mamy tam do zrobienia. Mam nadzieję, że w małym skrupie. Myślałem, że trochę Wam to lepiej rozrysuję Że trochę jakby lepiej to zobrazuje. Ale jeżeli sobie posłuchacie dwa razy tego, co do Was mówiłem To mam nadzieję, że coś zostanie Ja osobiście miałem ogromny problem z tym, aby się odszukać na rajdzie Ten zegarek, ta chronologia, no bierzesz nagle Zobaczcie, jakie są małe, trywialne w ogóle problemy z tego płyną Bierzesz telefon, tak? No i teraz telefon ma jakąś tam godzinę No przeważnie teraz już są wyzerowane, ale on nie ma sekund I na przykład, no dobra, mamy jeszcze minutę no, nie wiesz, czy minutę, bo ta minuta albo przeskoczy za 59 sekund w telefonie, albo za 2 sekundy, za 3. No i po to są zegarki na rękę, na przykład z sekundnikami, żebyśmy dokładnie wiedzieli, w którym momencie jesteśmy. No, bo na tym polega Bayer, żeby właśnie co do minuty być. W momencie, jak się jeszcze mało czasu robi, no to musimy tego pilnować, tak. To jest taki skrót, generalnie, słuchajcie. Eee, takie podstawowe, właśnie te miejsca, te strefy, którymi się te PKC pojawiają. Ja tego nie mogłem ogarnąć, ja nie mogłem się z tym po prostu poszukać, ja nie rozumiałem o co chodzi i dlaczego, ale to jest po to, żebyśmy wszyscy mieli równe szanse. To nie jest tak, że ktoś, kto zjedzie z OS-u o 10 minut więcej, ma 10 minut dłużej na czas serwisowy. Nie, ponieważ tak samo jak na dojazd do odcinka mamy wszyscy po 20 minut lub 40 minut na powrót z odcinka, tak samo na przykład wszyscy mamy zarządzony przez organizatora 30-60 minut na serwis. Bo na wjeździe do strefy serwisowej i na wyjeździe strefy serwisowej będzie punkt kontroli czasu, w którym fizycznie się musimy zameldować, a nadbior ewentualnie czasu może powodować tylko tyle, że na koniec dnia, na koniec raju, jeżeli już odstawiamy samochody, już po prostu, oczekiwamy na wyniki, po prostu możemy go tam oddać wcześniej. Sprawdźcie sobie to dokładnie w regulaminie. Końcowy park ferme przeważnie, prawie zawsze jest y, możliwość stawienia samochodu wcześniej, prędzej. Y, po to, żebyśmy mogli się na przykład wcześniej po prostu, no, odpocząć, zjeść coś, jakby poszło nam dobrze, no to odstawiamy auto, i już jakby niech jest. Y, zdajemy kartę, żeby było już dobrze. Przede wszystkim, może trochę Wam za mało powiedziałem, albo nie położyłem w ogóle nacisku na sumy, to nawet nie wspomniałem o karcie drogowej. Karta drogowa to jest w ogóle element niezbędny. To jest w ogóle nasza deklaracja, nie wiem, jakieś potwierdzenie, prawie że certyfikat na to, że byliśmy na rajdzie. Na karcie są zapisywane nasze wszystkie czasy, kary. One są też monitorowane, są też jakby, też są jakby notowane gdzieś tam jakby online i tak dalej. Ale jakby już samo jakby odbieranie kart i posługiwanie się kartą potrzebujemy do tego, żeby wszędzie być na czas, bo w karcie drogowej mamy po prostu schemat napisany, ile mamy czasu do którego miejsca, aby się zgłosić. To z karty drogowej. Wiemy, że w momencie kiedy przychodzimy o 7.00 odebekarz samochód do parku zamkniętego, to z karty dowiadujemy się, że mamy tam 15, 20, 25 minut jakby na dojazd do odcinka, że po odcinku mamy 30-40 minut, żeby na przykład zjechać, tak to karta na przykład nam mówi, czy my byliśmy na czas w tym punkcie kontroli czasu, ponieważ sędzia biorąc kartę do ręki odnotowuje nam godzinę, czy, ona jakby, czy na pewno by zgłosiliśmy się i byliśmy na czas. Bo pamiętajcie, że z GPS-u to, czy my wyjechaliśmy o danej dobrej minucie, czy nie, to nie do końca jest jakby wiarygodne, albo nie do końca jest jakby wiążące, ponieważ to od sędziego potem też zależy, o której nas do startu dopuści. To, że my mamy według karty drogowej być o 10.40 na odcinku i już wjeżdżać w strefę startu, mieć 5 minut na przygotowanie itd. Co jeszcze nie znaczy, że o tej 10:45 my wypryśniemy ze świateł i polecimy. Bo to sędzia jeszcze może musi sprawdzić, czy trasa jest bezpieczna, czy nie ma jakichś tam komunikatów, tak? czy nie ma jakichś innych rzeczy, czy jest, nie wiem, prze, nie wiem prze, czy, 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 czy nic się nie wydarzyło na przykład, tak? bo y, może być oczywiście wypadek na trasie, może się coś, nie wiem, zmienić, mogą być jakieś, nie wiem, warunki mega niesprzyjające. I na przykład może być start opóźniony o 10-15 minut, bo zwyczajnie ściągają jakieś auto na trasie za 10-20 km. Więc po co mają wszyscy walić na, ten, tą, na tego rozbitka, tak jak mogą po prostu wszyscy poczekać? Ale to już są notowane rzeczy jakby w karcie drogowej, i takie na przykład zmiany, takie godziny, jakieś takie na przykład uwagi, jeżeli wam coś tam sędzia robi. Na przykład dobrym zwyczajem jest to, żeby tam postawił parawkę albo się po prostu podpisał, tak? Żeby nie było miejsca niedomówień, żeby nie było cienia po prostu wątpliwości, czy to przypadkiem było wasze spóźnienie, wasze zagranie, czy po prostu że się coś tam wam samochodem się stało, czy to naprawdę po prostu sędzia wam kazał wystartować te 3-4 minut później. Jak się na przykład mocno kurzyło, to w ostatniej chwili na przykład na wniosek zawodników, wiem, że kiedyś tak było, że starty odbywały się już nie co minutę, a co dwie minuty, aby opadł kurz, żeby to było zwyczajnie łatwiejsze. Jest to Jezus Maria, 42 minuty generalnie, ale słuchajcie, to jest mega ważne. Do tego się przyłóżcie. Jeżeli to ogarniecie, jeżeli, jeżeli, jeżeli przejedzie ten pierwszy raid po prostu bez kar, to to już jest będzie największy sukces. Bo zobaczcie, że bardzo łatwo można wynik stracić. Gonimy się o sekundy 5, 10, 15, 30, niedopatrzenie na punkcie kontroli przejazdu, wpadamy minutę później, mamy minutę w plecy. Czy może być coś gorszego? Nie, no chyba nie. A nam się tak zdarzało, generalnie. Jak były właśnie początki, jak ja byłem początkującym rajdowcem, to takie właśnie robiliśmy błędy, i po to jest ten program, żebyście w ich popełniali. Do zobaczenia w Drasku. Yy, za 6 dni. Wydaje mi się, że chyba z serii początkującego rajdowca powiedzieliśmy już wszystkie elementarne rzeczy. Teraz mamy nadzieję się skupić z jankiem troszkę nad yy, drogą do mistrzostw. Tak, będzie się chyba nazywał drugi cykl naszych spotkań. Chcemy Wam obrazować tak by też bardzo mocno i od kuchni wszystkie nasze zmagania związane z startami w rajdowych Mistrzostwach Polski naszej grupie, wszystkimi perypetiami i mam nadzieję, że na końcu, pod koniec sezonu tytuł jakby się zrealizuje i że to będzie po prostu najlepszy odcinek droga do mistrza z wykonaniem transport. Pozdrawiam serdecznie. Piotr Borys, szef Janek Bakalarczyk, Warszawa. Wiem, że trochę długo. Janek Wech to może tam przyspiesz moje tempo, to może będzie bardziej zrozumiałe. Trzymajcie się w zdrowiu. Cześć. Do zobaczenia od razu.